Cześć, jestem Kinga i witam Was w nowym filmie. Ostatnio nagrywałam dla Was tutorial na paznokcie z emoji i pod tym filmem dużo z Was poprosiło mnie, abym pokazała, jak przedłużam swoje paznokcie. Co prawda ostatnio miałam ochotę na takie właśnie krótsze paznokcie, dlatego też powstał poprzedni film paznokciowy, natomiast od kilku dni już myślę o tym, żeby je przedłużyć, więc dzisiaj zdecydowałam się za to zabrać. No i przy okazji chciałabym Wam pokazać, jak to robię. Od razu zaznaczam, że nie mam żadnych kursów, nie wiem, czy robię wszystko dobrze. Natomiast chciałabym Wam pokazać, jak ja to robię. Więc tutaj, tak jak widzicie, pierwszym krokiem jest upiłowanie poprzednich paznokci. Ja jak zawsze ubieram sobie rękawiczkę, ze względu na to, że po prostu nie chciałam sobie przypadkiem zahaczyć nigdzie pilniczkiem. I tutaj, jak widzicie, zaraz po opiłowaniu paznokci odsuwam skórki. Tak jak ostatnio mówiłam, ja skórek nie wycinam, wolę sobie je odsunąć i moje skórki jakoś szybko nie rosną, więc to mi w zupełności wystarcza. Teraz odtłuszczam paznokcie cleanerem. Ostatnio pytaliście mnie, jakiego cleanera używam i tak jak zauważyły niektóre osoby, jest to Isana. Jest to po prostu zmywacz, ale bez acetonu. Mi on sprawdza się świetnie, jest trochę tańszy niż taki dedykowany cleaner do hybryd, więc takiego właśnie używam. Odtłuszczam paznokcie i przechodzimy do podłożenia formy. I tutaj jest to bardzo ważne. Najpierw oczywiście wyjmujemy to kółeczko z formy, przyklejamy po drugiej stronie i rozrywam sobie górę tej formy. Ja w pierwszej kolejności nie sklejam jej, tylko podkładam pod paznokieć, żeby zobaczyć, jak dokładnie powinnam ją złożyć i wtedy dopiero powoli sklejam formę. Jest to bardzo ważne, bo wtedy możemy ją dokładnie podłożyć. Natomiast jak skleimy w pierwszej kolejności, to wtedy może się okazać, że forma nam nie pasuje, jest za mocno sklejona, za lekko. Lepiej sobie najpierw podłożyć, wszystko zobaczyć i wtedy dopiero skleić. No i tak jak widzicie, zaczynam nakładać żel. Produkt, którego używam do przedłużania, to akrylożel z Neonail i chciałabym zaznaczyć, że go raczej trzeba uklepywać, a nie tak rozmazywać po paznokciu. Jest to dość ważne, żeby po prostu w ogóle ten żel się trzymał, bo rozmazując go za bardzo nam to nie wyjdzie. Poza tym też jakby z doświadczenia zauważyłam, że najlepiej mieć bardzo dobrze wytarty ten pędzelek. Jeśli zamoczę go w cleanerze, to mocno ocieram o boki buteleczki, żeby nie było za dużo tego cleanera, bo wtedy żel nam się po prostu rozpuści za mocno. Tak naprawdę w tym już nie ma nic trudnego. Na początek nakładam na koniec mojego naturalnego paznokcia i zaczynam budować żel na formie. Dopiero później dokładam u nasady paznokcia i utwardzam. Zdejmuję formę, nakładam kolejną warstwę. Akurat w tym wypadku nie zostawiłam sobie formy do kolejnej warstwy, ponieważ dobrze przygotowałam tą bazę przy pierwszej warstwie. Natomiast jeśli wolicie, to dla pewności możecie sobie tą formę zostawić do drugiej warstwy. I tak polecałabym Wam też robić. Ja troszkę się tutaj pośpieszyłam. Wypiłowywuję paznokieć i to tak naprawdę najważniejsza czynność. Trzeba dobrze po prostu spiłować boki, żeby wszystko było równo. Również z góry piłuję paznokieć polerką, żeby był po prostu gładki, żeby nie było żadnych górek, dołków. Wiecie pewnie, o co chodzi. No i później robię wszystkie paznokcie. Tutaj Wam przyspieszyłam. Przepraszam, jeśli czasem widać moją głowę, ale po prostu chciałam zrobić to dobrze. Utwardzam, robię paznokcie, utwardzam. I tak w kółko. I tutaj zostawiłam sobie palec wskazujący, żeby jeszcze raz Wam pokazać, jak robię to na palcu wskazującym. W pierwszej kolejności podkładam formę, dopiero później ją sklejam, żeby dobrze była dopasowana do paznokcia. Następnie nakładam na końcówkę mojego naturalnego paznokcia żel oraz przedłużam na formie.
utwardzam, następnie nakładam przy nasadzie. Robię tutaj to w 3 krokach, wolniej, ale precyzyjniej niż na kciuku. Jakoś kciuk mi zawsze lepiej wychodzi, kciuk jest większy, łatwiejszy moim zdaniem, natomiast palec wskazujący jest troszkę trudniejszy, wolałam lepiej to dopracować i tutaj Wam też to pokazuję. Następnie utwardzam każdą warstwę i nakładam 3. Dopiero później zdejmuję formę. Tam, gdzie brakuje mi żelu, jeszcze go dokładam i później znowu opiłowywuję. Tak wyglądają gotowe paznokcie. Później jeszcze poprawiłam ich kształt z bliska i opiłowałam bloczkiem polerskim górę. Ostatnim tak naprawdę krokiem w zrobieniu paznokci, przynajmniej u mnie, jest dobry peeling. Po przedłużaniu często zostają mi jakieś kawałki żelu na skórkach, pyłek, bo dużo jednak piłujemy przy przedłużaniu paznokci, więc zawsze robię sobie dobry peeling. Kiedyś używałam robionego samodzielnie peelingu cukrowego albo kawowego, natomiast ostatnio przerzuciłam się na ten, który dostałam w jednej z paczek. Jest on naprawdę świetny, później zostawia bardzo przyjemny cytrusowy zapach i olejki w nim zawarte dobrze nawilżają ręce, więc mi się on naprawdę sprawdza najlepiej ze wszystkich peelingów, jakie miałam i mogę Wam go serdecznie polecić. Spełniałam. Tutaj również pokazuję Wam skład jeszcze tego peelingu i opakowanie, bo jest naprawdę przepiękne. Dajcie znać, jak Wam się podobało, no i do zobaczenia. Planuję nagrywać teraz więcej takich paznokciowych filmów, bo bardzo lubię to robić i Wam ostatni też się spodobał. Mówiliście mi, żebym nie trzymała lakierów w świetle lampy, wiedziałam to, natomiast chciałam urozmaicić jakoś ten kadr. Tym razem, tak jak widzieliście, położyłam pyłki, więc mam nadzieję, że tym razem wszystko zrobiłam w porządku. Jeszcze zapraszam Was do subskrypcji kanału i buziaczki. Do zobaczenia jutro o 8:00. Pa, pa!